To nie jest to miejsce. Nie. Ty, no czekaj, no gdzie to jest... Gdzie my jesteśmy? Stary, to jest Transformer. Czekaj. Jaka opcja? Stary, w Los Angeles jesteśmy. Chyba w Las Vegas. Czekaj, zatrzymaj się. Przedmieścia Las Vegas, stary. To jest ten. Psychotron, czy jak on tam? Psycho-Megatron. Megatron, kurwa. Megatron. Stary, kurwa. Ej, ale to nie jest to miejsce chyba. No dobra, no to jedziemy szukać. A to co to jest? Co to jest? Ty, patrz, jaki domek. Ogarnij w lewo. Aj, tu się dzieją złe rzeczy chyba. Chodźmy. Stary, kurwa. To wygląda... Grubo. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Ty, to wygląda, jakby tutaj zabijali ludzi normalnie. No, naprawdę. Hostel. Dobra, dawaj, bo ta fucha będzie do... Ty, nawet... Nawet jest Spider-Man. Nawet Spider-Man. Stary. Dobra, to gdzie my jedziemy na tą fuchę? A to jest tajemnica. A, no tak. Ja cię będę prowadził. No dobra. Ale obiecujesz, że będzie grubo? Albo grubo, albo wcale, ja słyszałem, patrz, kalaska. To jest zbliżenie. Słuchaj, no co, do zrobienia jest konferencja. Mhm. Dwa dni. Czyli robimy taką, taką typową chałturkę, bym powiedział. A jak nazwać kręcenie filmu za pieniądze bez wartości artystycznych? Chałturka. Chałturka 10 na 10. Film jako medium. To jest film, zawsze film, ale taki z konferencji, no to co, to pokazujesz, to jest kino faktu. Kino faktu. Jak jest jaką najgorszą chałturę zrobiłeś, przyznaj się? Najgorszą? Kurwa, najgorszą z najgorszych. Taką, że oczy szczypią. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to będzie ta dzisiejsza. Czytasz w moich myślach. To będzie, ja myślę, że nigdy w życiu nie przyznam się do tego, że to nagrałem. Są takie filmy, których się tak jeszcze nie przyznaję. Dokładnie, ale robi się to czysto zarobkowo i wydaje mi się, że to jest właśnie taki film. Paweł, powiedz, jaki sprzęt przygotowałeś dzisiaj dla mnie jako mój najlepszy producent? Będziesz miał dwie kamery do dyspozycji. No co ty, jak? Klasykę, kurwa. Klasykę gatunku? Zgadnij. A możesz mi coś zdradzić bardziej, bo ja już, stary, wstałem dzisiaj i powiem ci, czułem taki lekki niepokój w duszy. 5 liter. 5 liter? No. Czy to będzie jakiś Canon? Jak mówisz, że klasyka? Na czemu Canon, nie Lumix? Lumix też jest 5 liter. No, ale nie jest klasykiem. Nie no, Canon. Wrócą twoje wspomnienia, tak jak mówiłeś, że zaczynałeś od Canona. Siemano, z tej strony Bartek, a dzisiaj pokażę wam, jak kręcić chałturkę jak król. Patrzcie gdzie. Ale zanim pokażę wam, jak się robi fajne chałturki, koniecznie musicie zasubskrybować ten kanał, dawać łapki w górę i koniecznie komentować. No oczywiście udostępnijcie swoim znajomym, ponieważ bez tego nie będę miał wyświetleń, a bardzo mi na tym zależy. No więc, działamy! No Pablo, zobaczymy, jaki sprzęt dzisiaj dla mnie przygotowałeś. Mówiłeś, że to jest klasyka gatunku. Niespodzianka! Więc już się nie mogę doczekać. O, co my tu mamy? Czy to jest Canon 6D, mój drogi? Wspomnienia wróciły. Nie jednego... Nakręciłeś klipa, tak, nie? Co nie? Nie jeden klip był robiony czymś takim. Wspomnienia wracają. Canon 6D. Ach. Umiesz? Nie wiem, stary. Ale wiesz, gdzie jest bateria, to już dużo. A gdzie są karty? Karta jest załadowana. Załadowałeś mi kartę? No a, szalony. A to ja pamiętam, że miałem jeszcze takiego Canona, stary, co wchodziły na te Cifasty tutaj były. O, były. Takie duże. I wyginały teraz... się te. Tak, ale ja widzę, że tu jest jakiś nowy model tego Canona 6D. To jest typowe bogactwo. Powiem wam, ogólnie na co dzień to kręcę jakimiś tam Lumixami albo Redami, ale powiem wam, piękny jest powrót do przyszłości. Naprawdę, szanuję to. Paweł, dzięki. Ten dzień stał się lepszy. Rozumiem, że jesteś zadowolony z dostarczonego sprzętu. No powiem ci, stary, jestem w szoku, bo ten Canon ma taką stabilizację, że nie ruszam, a obraz się nie rusza. No jedyne co to mnie ostrzenie w Canonach trochę denerwuje, bo pickingu nie ma, nie? Tu masz kurne zoomy, nawet dziesięciokrotne, ale kurde, jaka jest w ogóle, patrz. Stary, idziesz i się obraz nie rusza. No bo tam masz stabilizację na obiektywie bardzo dobrą. Bardzo spoko obiektyw w ogóle. No. A to nie jest L-ka. No nie, jest 24-105. No. No to można fajne portrety porobić, czekaj. Dobra. Jaki sztos. Chciałem ci tylko powiedzieć, że za 5 minut kręcimy. Powiem ci, że zawsze byłem fanem plastyki Canona, tak ogólnie rzecz biorąc. Bo rozproszyłem się trochę, bo pączki przyjechały, a ja bardzo lubię pączki ogólnie rzecz biorąc. No właśnie czekamy na potwierdzenie, bo my będziemy nagrywać tą piękną konferencję i zastanawiamy się... Nie będziemy podjadać, proszę panią.
Nie będziemy podjadać, ani nie będziemy... Po jednym, to nie będę na was tam. A my jesteśmy świeżo po śniadaniu, no. Aczkolwiek powiem szczerze, jestem fanem pączków. A ty się miałeś odchudzać. Ja się miałem odchudzać? Gdzie? Zobacz, z czego, na co? Tu musisz lubkę zamontować. Test lubki? No. Ci w redach to się trochę inaczej montuje, ale myślę, że nie jestem takim pośledzonym typem. A nie wsadzasz tego? Nie patrz. Ty stary, ISO 400 mamy teoretycznie zapasu. Z ISO myślę, że tak do 800, kurwa, nie? Widzę, że jesteś zafascynowany. Nie, wiesz co, dawno Canonem nie kręciłem, powiem ci szczerze, i przypomniały mi się stare dobre czasy. Ja zadzwonię do Japonii, żeby ci załatwić współpracę. Powiem ci, że Canon jest naprawdę spoko aparatem ogólnie, że biorąc do kręcenia. Myślę, że Canon R by siadł, nie? Canon R. EOS R, nie? EOS R, no. Wiesz co, nie wiem, ogólnie biorąc jest tak, że wiem, że w Stanach się mocno tym jarają, a w Polsce jest dość trudno dostępny. Mamy tutaj Canonka, takiego ślubnego trochę bym powiedział. Mamy Roninka i drugiego Canonka, patrzcie tutaj. Powiem wam, dzisiaj jestem królem chałtury, nie? Królem, a nawet i księciem, wręcz królem. Powiem wam, dawno nie robiłem czegoś takiego. Jesteśmy gdzieś, w jakimś hotelu czterogwiazdkowym, gdzieś. 4,5. 4,5, sorry. Zobaczcie, jak coś, jak jest syto, jak bogato, nie? Dawaj, patrz, pokaż ten żyrandol. O kurwa. Do Swarowski. Zagościsz na scenie dzisiaj z gimbalem? Tak, popisowo? Myślę, że dzisiaj popisowo na scenie z gimbalem możesz się tego spodziewać. Będzie show nie z tej ziemi. Ej, stary, konferencja się zaczęła, co ty, co? Ty robisz? Co ty tu robisz? Karolina 25. Ty, konferencja się zaczęła, dawaj szybko, na górę, dawaj, no dawaj. Dawaj, tu na górę. Odkładam Tindera, znowu mnie złapałeś. Słuchajcie, no teraz będziemy jeść o zachodzie słońca posiłek w czterogwiazdkowym hotelu gdzieś w Ożarowie, więc ogólnie rzecz biorąc, patrzcie, wygląda całkiem nieźle. Jest plus tych Iwencików, chałturek, a Pawełek nawet ma jeszcze bułeczkę, więc w ogóle all inclusive. W gratisie wszystko, nie? Wszystko w gratisie. Kurwa, to smacznego. Dzięki wzajemnie. A wy pamiętajcie, żeby subować kanał. Idziemy do pokoju i pokażemy wam, jaki dostaliśmy pokój za to, że nagrywaliśmy cały dzień, a jutro w ogóle jeszcze drugi dzień zdjęciowy mamy, bo jutro jest rozdanie nagród, więc tak. Zapraszam. Karta. O stary. Apartament dla dwojga, a gdzie róże? No nie pogadasz. A jeszcze chciałem wam coś dodać, że mamy challenge, bo musimy do jutra zmontować film ten, który nagrywaliśmy dzisiaj przez cały dzień, a jutro zmontować w drodze ten part, który będziemy dogrywać jutro. No więc jest challenge, robimy, zobaczymy, może nam się uda, może nie, będziemy się zmieniać, bo ja będę spał, raz Paweł będzie spał. Chciałem wam pokazać, jak otworzyć stopką od statywu Manfrotto Browara. Dawaj. Mi też otwórz, nagram. Ty trochę dużo. O, jak weszło przez okno. Dawaj, od razu. Jeszcze namysłów. Jeszcze namysłów, dobra. Dawaj. Dawaj. Challenge. Dawaj, challenge. No, powiem ci... Widzę, że walczysz. Jest pierwsza w nocy i jest w miarę w sumie spoko, tylko był problem z dyskiem, bo ten dysk jest niekompatybilny z Maciem. Jeszcze? No więc ogólnie rzecz biorąc... Ty jak ogarnąłeś to, bo co, ten dysk nie był
kompatybilny z Maciem. Jak to ogarnąłeś? Przecież tego dysku nie podłączyłeś do Maca w ogóle. No nie. To skąd ty jedziesz materiał? No stary, montuję z karty SD ogólnie. Da biorąc. Się tak? No jak widzisz, się da. Kurwa, rekord świata. Więc ciśniemy. Czyli co, montujesz na karcie SD generalnie? Tak. Czemu? No bo nie dało się tego skopiować na nasz dysk z uwagi na to, że on a czemu jest skopiować na Maca? On jest sformatowany pod Windowsa i nie chciał działać z tym, a nie mogliśmy go sformatować z uwagi na to, że tam były ważne pliki. I montuję z karty SD. Ty się nie śmiej, bo niedługo będzie twoja kolej zmiana. Ty, ale czekaj, to jest druga karta SD. A co z tym materiałem? No bo to jest wąska kamera, to jest szeroka kamera. No więc zrobimy tak, że wyrenderujemy to. Podłożymy tego muzę i w wolne miejsca dodamy szerokie ujęcia z tego i to potem jeszcze raz wyrenderujemy i będzie totalny sztos! Stary, ale co ci tak to wolno idzie? Przecież masz Maca, kurde. Mac jest marzeniem wielu montażystów. Powiem tak, to jest Mac, ale kurwa, dałeś mi stary komputer z, uwaga... Uwaga? 2008 roku! Stary... Nie wiem skąd ty wziąłeś, stary, czy to z archiwum X, kurna, czy... Ten Mac by już chodził do podstawówki. Ja myślę, że ten Mac, ziomek, to do muzeum się nadaje, nie do podstawówki. Ale ty to, ale powiem ci, z drugiej strony to pokazuje, jak dobre są Maci. Albo nie... jak dobry jest montażysta. Ty, no ale nie, no popatrz, ten materiał pokaż, hula, a chodzi z tej karty SD? No to ci powiem, puszczę. Poczekaj. Uwaga, klikam. A, sorry. Chodzi. No, stary w szoku. Trochę się tnie. Nawet się nie tnie. Ten najlepsze jest to, że to nie jest wejście 3.0, tylko 2.0. Są twarze. No hit. Są olejki. No hit. Ty, no powiem ci, na, jak na razie dramat jest opanowany. Ty, ale blondyna dobra, co? No blondyna nie była blondyną. No jak nie? Blondyna była blondyną. Brunetką była. Nie kurwa, ja sobie znajdzie. Brunetki mają ciemne włosy. Stary, no dobra, brunetka jest dobra, a tu była jeszcze blondynka, tak. No dobra, ale tu widzę... Russian face. Russian girls, utacz my talala. Oto jest. Nie przeszkadzam w montażu w takim razie. Wczoraj dostaliśmy challenge od organizatorów konferencji. Powiedzieli, że chcą, żebyśmy w nocy zmontowali klip, który będziemy mogli dzisiaj puścić podczas zakończenia. Więc nie wiem, Bartek trochę montował, trochę montowałem ja. No i teraz Bartek montuje, zobaczymy jak mu idzie. Ziomuś! Ziomuś! Co? Jak się montaż? No skończyłem. Jak? No, no zobacz. Ty, no bo trzeba wpuszczać ten na wiesz. No skończyłem, morda, możemy puszczać. Dobra. No to? No to go. No stary, ty się wkręciłeś w te olejki, będziesz sprzedawał. Tak. Na każdym teledysku. Na każdym teledysku. Informacja płatna na koniec. Suplementy. Tylko 9,99. Ja, a może... Jak tam kolejna przygoda? No powiem wam, że dzisiaj akurat kręciliśmy, znaczy dzisiaj, przez ostatni weekend kręciliśmy chałturkę. Właśnie to była konferencja, była to konferencja pewnej firmy, której nie mogę zdradzić nazwy. No w Ożarowie Mazowieckim, typowa chałturka, powiem wam, całkiem nieźle się bawiłem. Tym bardziej, że musieliśmy zmontować trochę filmu przez noc, bo oni dzisiaj na tej konferencji musieli wyświetlić ten film z wczorajszego dnia. Dzisiaj robiliśmy dokrętki do tego głównego filmu dla nich, tak zwanego. Także jak widzicie, praca operatora to nie jest tylko show business i nagrywanie fajnych teledysków dla celebrytów, ale też poniekąd zdarzają się fajne zlecenia, może nie tyle co fajnie artystycznie, co zdarzają się zlecenia po prostu takie chałturki, gdzie po prostu robi się to dla pieniędzy, tak? A nie dla tam jakiegoś spełnienia artystycznego. Takie rzeczy też się zdarzają, jak widać. No a co? No jest niedziela, 15:42 i to jest idealny moment teraz na odpoczynek. Ponieważ jutro niestety też mam plan zdjęciowy, z którego może nagram vloga. Może, mówię może, z uwagi na to, że to jest dość poważny plan zdjęciowy, więc nie wiem, czy będę miał czas i czy będę w stanie, ale może coś tam się uda.
No ale reasumując, było naprawdę bardzo fajnie, bawiliśmy się dobrze, ja teraz idę odpocząć, jadę właśnie do kolegi na wakeboard. I pamiętajcie, że jak chcecie więcej takich filmów, to, a właśnie muszę skręcić w lewo, subskrybujcie kanał, to subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę, totalnie dawajcie komentarze, bo Paweł was wszystkich znajdzie, jak Paweł was wszystkich znajdzie, to będzie źle. Łapki w dół będą. Będą łapki w dół, ale mam nadzieję, że nie u mnie na kanale. No, reasumując, subujcie, komentujcie i dawajcie łapki w górę. Więcej przygód wkrótce. Więcej przygód wkrótce. Ja się z wami żegnam i do następnego filmu. Awe.